Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? No, wiesz co, przyznam ci się. Był Piotr i naprawił ci moplika. Jaką naprawił? No naprawił. Poprawił po naborze, bo nabor tam poza... Pomieszał, tylko wiesz co, paliwo by trzeba było trochę mu nalać, bo nie wiem czy jest. I co, majster? Nie chciał nam odpalić. Co nie chciał? Czemu moplik nie chciał odpalić? No czemu? Stanie trzeba mu dać. Tą linkę wyciągnął. Coś ty. No. Masz baterię? No jeszcze mam. Jest stacyjkę, ja już załączyłem. Pokaż stanie. Gdzie jest stanie? Tu. I co, trzeba pociągnąć? No dobra. Ze mną ścigał? I to jest piękna sprawa. Ty, to jedzie pod górkę. Kurde, no pojechał. Pojechał, zniknął mi, no. Tomek szczęśliwy, że w końcu moplik mu działa, mówię wam, jest mega. Patrz, macham. Ale powiedzcie, jak ty mam. To jest pożeracz polskich dróg teraz. A czemu zgasiłeś? Gaz sam. A jeny, bo on lubi mieć dużo gazu. Szyfrowali, no ale jaka jazda fajna jest. O, fajna jazda, nie? O, mówiłem ci. Moplik jest fajny. Mówiłem ci, że pięknie się tym jedzie. Ile moplik ma koni? Kto zgadnie? O, mamy pompkę specjalną. Zaraz do nich zadzwonimy. Pompujemy moplika. Ale w przednim to było dosyć powietrza. A nie, nie było. Dobra. O kurde, coś tu się spaliło. Kurde. Dobra, idziemy po standardową pompkę. Pakistański mechanik. Zaprzyjaźniony. Pakistański. Zaprzyjaźniony. Z Pakistanu. Tak. Cyk fuch. Nie odpali. Ale nasz pakistański mechanik wymyślił cyk fuch. I to się odpycha, no naprawdę powiem wam. W obroty wchodzi. Nie ma lipy. Teraz to sobie poczekam na niego. No mu trzeba wydać, a trapowica założyć. To jest. Bo tak to jedzie, ale tak jakby to coś buliło. Aby w lepszym miejscu zapłacić. Bo sobie jedzie, człowiek szybka tam. Daj się dotknąć. Zapomniał. I on odpala za każdym razem. Witam się, chłopak. A na koło dasz radę? Da radę. Kurde. Pięknie. A może ci zrobię taki stelaż do stąpów, co? Nasz pakistański mechanik się spisał. Może ci taki stelaż zrobię do stąpów, tak? Bo. Tak jest. Takie szerokie rąki, żeby się nie wyczuwał. To jest przydatne.
kasu dawać. Nie. Uważaj kasu. Bo Klaudia to lubi w dom i w dom. No. Dobra, to ja jadę. Dobra. Tylko hamulca tylnego nie ma. A przedni jest? Przedni jest. Zadowolony jesteś, Tomek? No mega jest. Szczęśliwy? Mega mocno. A wyraź miną swoje zadowolenie. Nie, no jest mega, nie? Dobra. Tylko ostrożnie, żeby lakieru nie podrapać. Wczoraj, Blek, udało mi się garnąć swoim skuterkiem, a coś tu się nam kopci. Taki wozidupek taki. I pojechał. Żeby mu się nie za bardzo nie spodobało, będzie chciał jeździć non stop. Kuba nas okrzyczy strasznie, bo jak zwykle bidny Kuba nic nie jeździ, prawie chustwarno, a ciągle paliwa nie ma. A od Kuby? Od Kuby każdy paliwo bierze i później ciągle brak paliwa i Kuba załamany, że znowu skarbonka rozbita, bo trzeba kupić paliwo. Ładnie wygląda. Coś odstawi. Będzie lakierował, będzie malował. Mega zabawa, mówię, polecam każdemu. Nie, bo nie mam kasku. Oj, Tomek podjazd chyba chce zrobić. I nie zrobił. Nie zrobiłeś podjazdu? Podjedzie. Podjedzie, nie? Tak, on chce tam wjechać. Wiesz, ja jestem trochę cięższy i pode mną trochę gorzej chodzi. On podjedzie. Oła, pokrzywa też mi podjechała. Ale się ubawiłem, wiesz? Fajny, nie? No. Oła. To co, w przyszłą niedzielę jedziemy vlogować na Willy Boysów? Nie no, my w przyszłą niedzielę tu wyjedziemy. To zobacz. Ze stacyjki coś się kopci. Tomek, teraz! Dawaj, dawaj mu! Kopcio! On podjedzie. Ale jak nie dziś, to jutro, ale na pewno. Dzisiaj podjedzie. Dzisiaj? Pewnie, że podjedzie. Tylko to trzeba większej rozpędki, bo na początku ma za mułę. Może coś z tym napędem pokombinujemy. Oła. Tak jak ze skuterkiem. On ma za mułę, ale on podjedzie. Dobra, nie podjedzie. Czemu? Linka się zerwała. Linka się zerwała. Nabor, jak ty zrobiłeś linkę? Nie, bo się wyciąga. Nie. O, górkę podjeżdżaj. Tak podjedziesz. 100%. Będzie na dopalaczu. To gdzie ty jedziesz tam w bramę? Cicho, jedną ręką, gaz. Ognia! Nie no, prawie. Dobrze, jedziesz. Wjechał i to się liczy. Super, gites majonez. To co, my kończymy na dzisiaj. Jak wam się vlog z... Hero Pucha podobał. Hero, bo Tomek nie może przestać jak Kuba.
cicho, cicho. Się nastawi. Pas z krzaków będzie startował. Jedziesz! I wjechał, patrz. Jak siedzi. Teraz to już wjechał na 100%. Tomkowi można wierzyć, jak mówi, że wjedzie, to wjedzie. Podjechał. Podjechał. Przytrzymało go, ale podjechał. Jeszcze na koło tak daj. Pożywacze etyliny. Dzięki, Piotrek. Wymyśliłeś patent dobry, ale poprzednicy coś się słabo spisali. Ale jakby tu ją dać? No. I na patyk. Na patyk. A ty chcesz jak to zrobić tutaj? Ty pakistański mechanik. A to by trzeba było tylko na wprost jeździć. No. Gdzie, o, ale się popadłem. Ty, ale to musisz blinkę teraz kupić. Kurde, znowu wydatki. Bo dziadoki porobili tu niegrzecznie. Chyba, że ten pancerz włoży z powrotem, wiesz, i tutaj zalutuje. Pospawamy, Tomek. Ona się tu na końcu wyrwała. No widzisz, taki link. Ale to. Istota rzeczy martwi. Miała prawo. Tu ja w razie co by się ktoś chciał gaznąć, no, to ma gaz pod dupą. I tam będzie sobie, a zademonstruj jak to pod tyłka ten gaz. Ale to wtedy trzeba byłoby tak siedzieć, tak, nie? Tu się siedzi? O, patrz, nawet nie spod tyłka, tu spod tego. Tu dobrze dałeś. Tu. Nie, bo tu będzie wyrywać, popsuje mi siedzenie. A to dobra, to spod tyłka, dobra. To pokaż jak to będzie. No można sobie jechać. Jak na koniu? Nie można, głupiej go trzeba porobić. Trzeba porobić go. On będzie ładny. Ja będę robił projekt. Puch. Koła zdejmujemy. Tak jak wtedy mówiłem. Tu się tak? Porobi go na luksa, zrobi się. Wszystko na luksa? Na wystawkę? Tak jak mówiłeś. No. Czyli mówiłeś, że podjedziesz, podjechałeś. I podjechał, czy tak. Ty, ale od dawcy można linkę wziąć. Czy linkę od... Nie, tą linkę już wzięliśmy do twojego poprzedniego skutera. Ty, ale jeszcze jak wrócisz z urlopu albo będziesz miał w tym tygodniu, to kup olej najtańszy, słonecznikowy albo rzepakowy i odpalimy tego skutera. To olej to jest droga rzecz, to nie są tanie rzeczy. Ale lepiej taki niż... To lepiej... Niż dać... Nie, no bo trzeba wypłukać, wiesz, tym olejem słonecznikowym, wiesz? I spróbować go odpalić. Git? To trzeba wziąć przepracowany, myślę. A masz przepracowany? No są w tych bańkach, są, nie? No są. No dobra. Przelać go. Dobra. No to nara. Trzymajcie się. Hej, jest. Ten od cebuli źle nie wygląda. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.